bardzo serdecznie Was chcę przywitać dzisiaj na naszym wieczorze uwielbienia. Jesteśmy tu dzisiaj po to, aby śpiewać, uwielbiać naszego Zbawiciela. Dlatego, że święta, które są za nami, właśnie mają to do siebie, że kiedy aniołowie na polach betlejemskich śpiewali, kiedy się pojawili, to właśnie czytamy, że nie bójcie się, zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. A zaraz aniołem pojawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga, mówiących chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój ludziom, w których ma upanowanie. I od tamtego czasu właśnie jest to taki czas uwielbienia, chwały dla naszego Boga za to, że przyszedł Zbawiciel na ten świat. Ale dzisiaj wieczór chcemy uwielbiać, chcemy śpiewać. I pieśń jest odzwierciedleniem doznań i uczuć. Towarzyszyła człowiekowi od zarania ludzkości. Kiedy czytamy Boże Słowo, to od pierwszych kart możemy dowiedzieć się, że potomek Kaina, który nawet jest z imienia wymieniony w Bożym Słowie, Jubal, był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Pieśń zmienia się pod wpływem kultury, narodu. Śpiewano ją na znak zwycięstwa. Była zachętą do walki. Można by było wiele na ten temat powiedzieć. Ale nawet nasza historia mówi o tym, czy możemy sobie przypomnieć, że nasi praojcowie, dziadkowie, rodzice śpiewali nasze domy. 50-60 lat temu były bardzo rozśpiewane. W każdym domu był pianino. Dzieci, my, już dziadkowie dzisiaj uczyliśmy się grać na instrumentach i śpiewało się wieczorami, nie tylko na nabożeństwach, ale śpiewało się w rodzinach. Dowodem tego do dzisiaj jest właściwie śpiewnik pielgrzyma, który w latach 58 tamtego wieku, to jest 62 lat temu, został zredagowany, wydany w czasach komunistycznych, już w wersji czterogłosowej. Ludzie wtedy nie mieli tego pojęcia o nutach. Uczono się po prostu, co to jest półnuta, co to jest cała nuta, co to jest ćwierć nuta, żeby ten śpiewnik móc jakby zaaranżować do rzeczywistości, w której żyli. I tak to jest aż do dnia dzisiejszego. Bardzo dużo śpiewamy, gramy, ale kiedy czytamy Boże Słowo, to Mojżesz, kiedy przeszedł z narodem przez morze, zaśpiewał pieśń, później dołączyła do niego jego siostra. Dawid, kiedy został królem, powołał 4000 chórzystów. Jest w Bożym Słowie napisane, nie chcę tego czytać, że to byli mistrzowie, że to byli, można powiedzieć, specjaliści. Wszyscy królowie bogobojni śpiewali, nawet wygrywali wojny, nawet przed wojskiem szedł chór i przyszło zwycięstwo. Ale też były trudne sytuacje, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł i Syla zostali uwięzieni, po północy byli zbici, śpiewali i przyszło uwolnienie. Kiedy właśnie oni śpiewali, nie mieli powodu do tego, żeby śpiewać. Ale pieśń jest coś takiego bardzo osobistego. Dawid mówi w swoim psalmie, że włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. I popatrzmy, zastanówmy się dzisiaj, co my śpiewamy, bo nie zawsze to, co śpiewamy, albo musimy śpiewać, ale to, co wymawiamy, to, co wychodzi z naszych ust, też jest pieśnią. Bo ta pieśń wypływa z naszego serca. Bo tak jak mówi przysłowie,
co jest w sercu. Tym usta opiewają. I to jest czasem nasza pieśń. Nie brzmi może zbyt dobrze, bo czasem narzekamy, nie jesteśmy zadowoleni. I zauważmy w naszym życiu, jaki jest nasz przekaz, ale celem naszym powinno być śpiewać nową pieśń. Ta pieśń wypływa z serca, naszego wnętrza. I tylko ci, w moim przekonaniu, którzy są własnością Jezusa Chrystusa, mogą śpiewać nową pieśń. I był taki czas, pomimo że naród izraelski bardzo przykładał wielką wagę do tego, aby śpiewać, aby uwielbiać Boga, ale prorok Amos mówi: usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. To było trudne, to było tragiczne. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Bogu zależało na tym, aby to, co śpiewamy, aby było rzeczywistością, aby było prawdą w naszym życiu. I kiedy oni śpiewali, kiedy oni uwielbiali, wydawało im się, że jakoś to będzie. Bogu się to nie podobało i mówi: usuń wrzask. Te pieśni melodyjne stały się wrzaskiem. Ale był taki czas, w psalmie 137 jest napisane, że nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy, płakaliśmy na wspomnienie Syjonu, na wierzbach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze lutnie. Bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę. A ciemiężcy albo prześmiewcy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. A oni mówią: jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? I to obrazuje czasem nasze życie. Może w naszym życiu może być taki czas, że miałeś radość, miałeś pokój, a nieprzyjaciel to zabrał. Właśnie może jesteś w tym miejscu, co bohaterzy z psalmu, zrezygnowany, zmęczony, zawiedziony. Ale w tym samym czasie w Babilonie, w tej samej niewoli, byli młodzieńcy, o których czytamy. Myślę, że dla nas czytających Biblię wiemy, o kim mówię. Byli to Daniel, jego trzej przyjaciele. Oni byli inni. Oni po prostu śpiewali. I w tej rzeczywistości, w której się znaleźli, stawiali czoło. Nie usiedli, nie narzekali, jak mamy śpiewać na obcej ziemi. Oni wysławiali Boga, w którego wierzyli i za każdym razem odnosili zwycięstwo. I to jest coś, co dla nas ma taką wielką wartość, do czego chciałbym was dzisiaj wieczór zachęcić, abyśmy właśnie tak postępowali w naszym codziennym życiu. Z nami wciąż z tego winy, którą dziś niesie nam też.
i obróciłem się, żeby zobaczyć, co to za głos, który mówi do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa też jego i włosy były śnieżno-białe jak pełna, a oczy jego były jak płomień ognisty. A nogi jego były podobne do mosiądzy z pieca rozgrzanego. Głos jego był jak szum wielu wód. W prawej swej dłoni trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził owosieczny, ostry miecz. A oblicze jego jaśniało w pełnym swoim blasku. Oświeca ludzi, światło, co świeci w ciemności.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na ten świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej światłości przyszedł, lecz swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Dzisiaj będzie jedna zła, mówi nam, że nam się zaszedł, że się zakurzył i was, Syna, Chrystus się nudzi nas, ubudzi.
Thank you.
mały, tajni masz mieszkanie, ale chciałeś przyjść na ziemię, kochać ludzi, Panie. Bo zamiast ciemności światłość jest nam dana. Słuchajcie, pasterze, wspaniała nowina. Maria w stajence urodziła syna. Oddajcie mu pokłon, przynieście coś w darze, a drogę do niego gwiazda wam pokaże. Niech dziś każdy człowiek usłyszy to zdanie. Pan Jezus w swym sercu pragnie mieć mieszkanie. Razem z aniołami śpiewajmy na Pana. Obowiązków i co nam zostało. I chciałbym właśnie to, co chcę powiedzieć, oprzeć na drugim rozdziale Ewangelii Łukasza, właściwie bardzo znanej. Ja jej nie będę czytał ze względu na to, że właściwie ona tu była przeczytana. Ale wiemy wszyscy, że ten drugi rozdział mówi nam o tym, co wydarzyło się, kiedy Pan Jezus się narodził. Że kiedy pasterze byli przy swoich obowiązkach, paśli owce, nagle pojawiła się niesamowita światłość, ogarnęła ich wielka bojaźń, a anioł mówi do pasterzy: nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I drodzy przyjaciele, bracia i siostry, to było niesamowite. W moim przekonaniu, próbuję sobie to jakoś wyobrazić, ale ciemność, oni tam może drzemią, oni tam coś robią, coś tam pracują, nagle wielka światłość i anioł oznajmia im coś takiego niesamowitego. I to było dla nich zaskoczenie. I tych pasterzach, którzy byli taką ostatnią kastą społeczeństwa,
nagle Ewangelia pozostała w myśli, w tych sercu pasterzy, ale nie tylko u pasterzy, bo wiemy z innej Ewangelii, że właściwie cała Jerozolima dowiedziała się o narodzeniu. Dowiedział się król Herod, dowiedzieli się kapłani i co oni z tym zrobili? Herod się przestraszył, a kapłani powiedzieli mędrcom, gdzie się narodził i nic więcej na ten temat nie czytamy. Ale pasterze, kiedy to do nich dotarło, można powiedzieć, ta wieść, to oni ją zaakceptowali. Oni ją zaakceptowali i można powiedzieć, zaczęli ją realizować. Bo wiemy dalej, że kiedy to wszystko znów się skończyło, nie wiem, jak długo to trwało, całe to wydarzenie, kiedy ta światłość się pojawiła, jak długo to trwało, ten przekaz. Ale na pewno to się skończyło, znów nastała ciemność. Ale pasterze podejmują decyzję. Pójdźmy aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało. I ta wieść była przez nich zaakceptowana. I to było takie wspaniałe, że oni dostali instrukcję, bo czytamy, że to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Taką mieli informację. I oni poszli. Obrali ten kierunek na Betlejem, na to miasto i doszli do tego miejsca. I ten znak, ta instrukcja, którą mieli, im wystarczyła do tego, żeby dojść i odnaleźć Zbawiciela. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, mieli niewiele informacji, ale wiedzieli, że znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I oni go znaleźli. Mieli ten kierunek. Odnaleźli Zbawiciela. Co nam pozostało po tych świętach? Czy mamy ten właściwy kierunek na Zbawiciela? Czy podążamy w tym kierunku, aby na nowo go odnaleźć, aby na nowo się z nim spotkać? I to była taka niesamowita, to była taka okazja, aby to pragnienie pasterze zrealizowali. Decyzja, pójdźmy aż do Betlejemu, to było ich pragnienie. Ale coś więcej było jeszcze. To była taka niepowtarzalna okazja do tego, aby o tym mówić, aby o tym zwiastować. Pasterze, czytamy dalej w tym drugim rozdziale. Spiesząc przyszli, znaleźli Marię Józefa, niemowlątko leżące w żłobie i ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. I to była taka okazja. Pasterze ją nie zmarnowali. To była niepowtarzalna okazja do zwiastowania. I mówili wszędzie. I wszyscy, kiedy słyszeli to, co pasterze mówią o tym dzieciątku, o tym, nie wiem, jak wielki był ten przekaz, bo nie mieli wykształcenia nawet podstawowego, ale to robiło wrażenie, kiedy pasterze o tym mówili. I wszyscy się temu dziwili, co pasterze im powiedzieli. A kiedy wrócili, czytamy w 20 wersecie, wrócili pasterze, wielbiąc, chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli, widzieli, jak im powiedziano. I kiedy wrócili, kiedy na nowo sobie to uświadomili, to, co przeżyli, to, co się wydarzyło w ich życiu, to było tak mocne, że oni wielbili, chwalili Boga za wszystko, co słyszeli i co widzieli, jak im powiedziano. I to było to, co już może powtarzam, ale czym serce napełnione, tym usta opływają. To im zostało, dzielą się tym.
Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, naśladujmy pasterzy. Jest taki czas naśladować Zbawiciela, obrać ten kierunek i być tylko z Nim, mieć tylko Jego, być tak blisko Niego, bo takie bogactwo przyniósł na ten świat. Możemy doświadczać tego w naszym życiu. W Nim było życie. Życie było światłością ludzi. To jest to, co ma cenę, ma wartość i co jest, to nie zmieniło się. W Nim było życie, ale życie jest światłością ludzi. Jest światłością dla mnie i dla Ciebie. Czy to zauważamy, czy to widzimy, czy tego doświadczamy? A Pan Jezus mówi o sobie, jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Popatrzmy do swojego życia, jak to wygląda, czy naprawdę Jezus Chrystus, to światło, który przyszedł, który się narodził, ale nie został w żłobie, wykonał dzieło zbawienia, odszedł do chwały i przyjdzie znowu. Ale przyszedł po to, abym ani ty, ani ja nie pozostaliśmy w ciemności, ale aby w moim i twoim życiu była światłość. Aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Jeszcze raz pozwolę sobie to pytanie postawić, co mnie i tobie zostało po tych świętach. Pasterze wielbili, chwalili Boga za wszystko, co słyszeli, widzieli. My sobie to przypominamy co roku. A od jutra przychodzą szare dni. Czym będzie zainteresowane moje i twoje życie? Tak wiele ten czas nam przynosi różnych sytuacji, różnych pytań bez odpowiedzi. I co będzie treścią naszych rozmów od jutra? Czy pandemia, czy COVID, czy kiedy się zaszczepisz, w jakiej kolejności? A może coś więcej jeszcze? Czy nie stracę pracy, czy nie chcę o tym mówić, o tej szarzyźnie. Chciałbym, żeby była daleko od nas. Ale żeby ta niepowtarzalna okazja do zwiastowania była w moim i twoim życiu. Że Pan Jezus przyszedł na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy w Niego. To jest to niesamowite, co nam pozostało. Chciałbym, żeby to brzmiało do następnych świąt, żeby to było treścią, żeby to było wartością mojego życia. A nie, przyjaciel chce wytrącić to z naszego życia, a wtłoczyć to, co nas otacza, to, co oferuje ten świat. Nie pozwólmy na to. Ja wierzę w to, drodzy bracia i siostry, że pasterze nie następnej nocy nie zapomnieli o tym, co się wydarzyło w ich życiu. To było treścią na pewno ich całego życia. I dlatego chciałbym, aby właśnie w naszym życiu, w moim życiu tak było, aby naprawdę to, co się wydarzyło tam 2000 lat temu, że Pan Jezus przyszedł, aby nas zbawić, aby nas uczynić dziećmi Jego Królestwa, abyśmy na to nigdy nie zapomnieli. Ale też, abyśmy pamiętali o tym, że On znowu przyjdzie. I aby to było treścią naszych rozmyślań, naszych przygotowań. Bo Pan Jezus, kiedy się narodził, kiedy wykonał dzieło zbawienia, to stał się podobnym ludziom. I odszedł do Ojca, odszedł do chwały. Ale kiedy powróci, to ja i ty powinniśmy być podobni do Niego. I teraz jest pytanie, czy tak będzie, kiedy przyjdzie, czy będziesz, czy będę podobny do Niego. Bo jeżeli nie,
to nie zabierze nas. Taka jest rzeczywistość, taki jest przekaz Bożego Słowa. I dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić nas wszystkich do tego, abyśmy nie zapomnieli o tym, co się wydarzyło. O tym, że jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa. I nie zapomnieli o tym i byli gotowi, kiedy On przyjdzie. Amen. Thank you.
ślepych i ucieśnionych. Przyjście na świat Syna Bożego miało określone cele. Golgotę, śmierć na krzyżu ku naszemu odkupieniu, wyzwoleniu z przeróżnych zniewoleń, przemienieniu naszych umysłów, otworzeniu naszych oczy na zachwycającą Bożą rzeczywistość. Chrystus przyszedł na świat do tych wszystkich, którzy zdali sobie sprawę z beznadziejności własnej sytuacji i potrzeby ratunku. Wtedy Ty przyszedłeś z nieba, miałeś.
Nazaretem. W izraelskim miasteczku Nazaret. Tego dnia fragment pisma miał odczytać syn cieśli Józefa, Jezus. Zebrani umilkli i przysłuchiwali się czytanym słowom. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Thank you.
Mistrzem Świata. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. I chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chciałbym na koniec jeszcze raz powtórzyć, jest czas, naśladujmy Zbawiciela.